Siemanko menadżerowie, witam w krótkim odcinku SM Academy, który będzie poświęcony zmianie, jaką wdrożyliśmy do wersji polskiej od 53 sezonu, a mianowicie pojawiają się u nas silniki i tunerzy, a więc tak jak w Realu, każdy zawodnik będzie mógł posiadać silnik, no właśnie, danego tunera, na przykład swojego ulubionego. Myślę, że dwa słowa na temat celu tej zmiany. Chcieliśmy po pierwsze zbliżyć się do Realu, po drugie, czyli no, w rzeczywistości no, motocykl jest jakby finalnie już tym narzędziem, powiedzmy, zawodnika, na którym jedzie, natomiast ten motocykl składa się albo coraz bardziej popularny temat, coraz głośniej o nim się też mówi medialnie, to są właśnie silniki, na jakich silnikach, jakiego tunera jechał dany zawodnik w zawodach. No więc to jeden, albo w zasadzie najważniejszy czynnik, który podyktował to, aby taką zmianę wprowadzić. Kolejny to chcieliśmy trochę zmienić okresy, na jakim będzie można te silniki kupić w sklepie. Do tej pory okres miesiąca czy trzech miesięcy nie do końca był trafny, nie było to spójne z długością trwania sezonu. Po trzecie, no, pojawiły się dzięki temu niższe ceny. Po czwarte, myślę, że to też ważne, a mianowicie trochę to pobudzi graczy, pobudzi menadżerów do tego, aby odpowiednio przygotować naszych zawodników na początku sezonu. No bo generalnie oprócz obozu, treningu, ustawienia składu, no brakowało takiego elementu właśnie tego sprzętowego, no więc to też powód, dla którego wprowadziliśmy tą zmianę. Co wydaje się, że uatrakcyjni tą grę, myślę, że ta zmiana potrzebuje też swojego czasu, aby się każdy z nią na stałe obył, a być może kiedyś tam jeszcze w przyszłości pomyślimy, aby ten warsztat jeszcze troszkę bardziej zmienić, ale to już chodzi o poszczególne części, nie chcę wchodzić w szczegóły, dlatego że to nie temat na teraz, pewnie nawet nie na 24 rok. A więc tak jak powiedzieliśmy, zastąpiliśmy motocykle, czyli tak zwane koty, czyli gepardy, pumy, jaguary. Swoją drogą pewnie większość topowych menadżerów jeździła głównie na gepardach, dawało to swego rodzaju, jak się okazuje, handicap nawet na nawierzchni mokrej, do której dedykowane teoretycznie były motocykle rysie, ale no, te gepardy sobie radziły lepiej. W tym momencie już nie będzie tego rozróżnienia na nawierzchnię, dlatego że każdy silnik będzie mógł być wykorzystany przez danego zawodnika na każdej nawierzchni. Pojawiło się 6 tunerów, Krawczyk, Van Essen, pojawił się Holloway, Jones, Graversen i Kowalski. Natomiast każdy zawodnik, na przykład adept, którego sobie weźmiemy od skauta, kiedy trafia do naszej drużyny adeptów, będzie miał 2 podstawowe silniki klubowe. Jest to niezbędne, aby generalnie mógł on trenować, mógł jeździć. Natomiast jeżeli chcemy, aby nasz zawodnik osiągał dobre rezultaty, pewnie zwłaszcza w pierwszej drużynie, no to tutaj o te silniki odpowiednich tunerów należy zadbać. W tym momencie, w tej zmianie, też wczoraj skorygowaliśmy tą zmianę. Finalnie, jeżeli któryś z menadżerów, a w zasadzie jego zawodnicy mieli koty, tak, na dany okres kupione i jeszcze ten okres trwa, no to tutaj ten okres pozostaje oczywiście bez zmian, natomiast wszystkie te motocykle, tak zwane koty, zostały zamienione na tunerów. Natomiast wszystkie inne, tak zwane szroty, zostały zamienione na silniki klubowe. I teraz sprawa, no tutaj akurat przykład, jak w warsztacie wygląda to w przypadku Gustawa Dudka. Jego ulubionym tunerem jest Kowalski. No w tym momencie ma 3 silniki Kowalskiego w swoim warsztacie. Tutaj generalnie wyświetlam tą kartę, dlatego że jeszcze to nie jest wprowadzone, ale chcemy właśnie w karcie zawodnika, gdzie jest ulubiony tuner, gdzie pojawia się ta informacja właśnie o Kowalskim, aby to nazwisko tunera było podlinkowane, aby to było łącze, które nas od razu przekieruje do sklepu, tak abyśmy nie musieli przeklikiwać za dużo, a generalnie po tym jednym kliknięciu mogli się przenieść do sklepu i na przykład dokonać zakupu ulubionego silnika dla naszego zawodnika. Następna kwestia, to tutaj padło też takie pytanie, jeżeli, no właśnie, zawodnik ma ulubionego tunera, tu jest co prawda zdjęcie z wersji brytyjskiej, ale właśnie na przykładzie treningu punktowanego mogłem to na szybko pokazać. No więc jeżeli, tak jak w tym przypadku, Pike ma ulubionego swojego tunera Krawczyka, tak? No więc mając 3 silniki ulubionego tunera, będzie zawodnik sam decydował o wyborze, natomiast no oczywiście będzie się też kierował tym, jak poszczególny motocykl jest już wyeksploatowany. No i tutaj widać na przykładzie, że bierze za każdym razem nowy motocykl z nowym silnikiem, no, który nie jest zużyty.
A więc tutaj bez obawy nie będzie zawodnik katował jednego silnika, bo jest on akurat ulubiony. Aczkolwiek, jeżeli będziemy mieć u naszego zawodnika kilka silników różnych tunerów, no to w tym momencie jest tak, że on będzie się kierował tym wyborem ulubionego. To zostało na chwilę zniesione, ale generalnie przywróciliśmy to tak jak docelowo w zasadzie, tak jak w zasadzie można powiedzieć, że docelowo też kiedyś planowaliśmy. Natomiast jakby najważniejsze jest w tym momencie to, że warto stawiać na ulubiony silnik naszego zawodnika, na ulubionego tunera. I chyba to w zasadzie tyle. Ja chciałbym jeszcze pokazać Wam, jak to wygląda generalnie w praktyce w grze. A więc to, co powiedziałem, czyli w momencie, kiedy wejdziemy sobie do zawodnika, tutaj to nazwisko tunera będzie łączem, które nas przekieruje do sklepu. Dzięki temu będziemy mogli dokonać zakupu. Natomiast myślę, że oczywiście będzie to tak ustawione, że od razu pojawi się tutaj w opcji, czy też w sekcji, gdzie możemy właśnie zakupić silniki. Przy tej okazji chciałem pokazać, że można kupić silniki dla całej drużyny, na przykład na 5 tygodni, na 2 tygodnie, czy na 1 tydzień. Natomiast jeżeli chcemy dokonać indywidualnego zakupu dla naszego zawodnika, który ma ulubionego tunera, no to mamy sekcja, oczywiście zmienimy nazwę motocykl dla zawodnika na silnik dla zawodnika, no i też okres 5 tygodni, tyle trwa sezon, a więc jeżeli ktoś dzisiaj kupuje silniki na 5 tygodni, to one dokładnie na koniec sezonu temu zawodnikowi wygasną, jakby usunięte będą z warsztatu. Oczywiście też możemy testować, czyli wziąć silnik na 1 tydzień czy na 2 tygodnie, dowoli. Tutaj będziemy mogli, myślę, że daje to też spore możliwości, jeżeli chodzi właśnie o zakup. Kolejna kwestia to wchodząc właśnie w warsztat, też będziemy sobie mogli od razu po kliknięciu danego silnika zostaniemy przekierowani do sklepu, gdzie będziemy mogli dokonać tego zakupu. No i oczywiście ta kwestia związana z warsztatem i też z tym przydziałem, tutaj nic nie ulega zmianie, czyli jeżeli... No w tym przypadku Ryan Sullivan Kowalskiego ma jako ulubionego swojego tunera, no to też oczywiście będę mógł przydzielić te silniki do poszczególnych zawodów. Ja co do zasady tutaj może podpowiem też dla nowych graczy, nie rozróżniam silników na ligę, na mistrzostwa czy na treningi. Generalnie silniki tunerów są zawsze ustawione na wszystkie, natomiast silniki klubowe ustawiam na mistrzostwa. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli na przykład robię sparring, jadę sparring, a miałbym silniki klubowe ustawione na trening, no to jest taka szansa, że zawodnik wybierze ten silnik właśnie na te zawody. Natomiast ja chciałbym jadąc sparring, a wtedy zawodnik będzie korzystał z wszystkich dostępnych, tak, przydzielone na wszystkie z tych silników, no więc automatycznie wiem, że jadę sparring, który będzie realny, można, albo będzie bardziej urealniony w odniesieniu do meczu ligowego. No bo jeżeli jadę sparring i zawodnik używa mi klubowych silników zamiast tych tunera, które będzie wykorzystywał w meczu, to może mi to zaburzać wynik. No więc tutaj przy okazji taka ciekawostka. Oczywiście też silniki będziemy mogli złomować. W zasadzie tutaj tylko i wyłącznie została ukryta kolumna, na jakie nawierzchnie jest dany silnik, z prostego powodu. Każdy silnik będzie można wykorzystać na każdej nawierzchni. Myślę, że to chyba wszystko. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, jeżeli macie menadżerowie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie. Zostawcie komentarz, zostawcie je w komentarzu pod tym odcinkiem. Oczywiście dziękuję bardzo za suby, za subskrypcje oczywiście, dziękuję za lajki, za udostępnienia, za dobre komentarze. Tymczasem dzisiaj o godzinie 22.15 konkretnie rozpoczynają się zawody Supporter Grand Prix. Aby wziąć w nich udział, musimy mieć oczywiście kapitana, albo inaczej, w tych zawodach jedzie kapitan naszej drużyny. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, rozpoczynamy cykl w przypadku seniorów, to będzie 30 turniejów w trakcie sezonu. Po tych 30 turniejach, no drużyna, która zebrała największą liczbę punktów, to konkretnie jej kapitan pojedzie w wielkim finale. W wielkim finale można zgarnąć speedcoiny za każde miejsce, które osiągniemy, tak? Czyli wchodząc do finału już wiemy, że jakąś pulę speedcoinów na pewno wygramy. Dlatego zapraszam, dziękuję bardzo za oczywiście wsparcie, dziękuję naszym supporterom za to, że kupują konta, za to, że je przedłużają. No i co? Zapraszam na zawody, życzę udanego sezonu, cześć!